W wyniku sfałszowanych wyborów w 1947 roku polscy komuniści utwierdzili swoją władzę w powojennej Polsce, a opozycja polityczna była szykanowana i prześladowana. Jednocześnie likwidowano resztki struktur podziemnych oraz tzw. żołnierzy wyklętych, którzy nie mogli się pogodzić z sowiecką okupacją. Trwało także wdrażanie przez komunistów pierwszych reform społecznych i gospodarczych, jak na przykład reformy rolnej, nacjonalizacji przemysłu oraz przeprowadzenie planu trzyletniego. Takie właśnie były pierwsze lata powojennej Polski, która wkraczała w nowy okres swej historii, czas stalinizmu. Ale czym właściwie jest ten stalinizm? Jest to system polityczny ukształtowany w Związku Radzieckim w okresie rządów Józefa Stalina, który był następnie narzucany innym państwom bloku wschodniego. W Polsce szczyt stalinizmu przypadł na lata 1948-53. Stalinizm wyróżniał się kilkoma cechami. Pierwsze, bardzo głęboką zależnością państw satelickich od Związku Radzieckiego, w których obecne było wojsko sowieckie. Ponadto rozbudowywano aparat bezpieczeństwa i milicji obywatelskiej. Zwalczano inteligencję, w tym także Kościół. Natomiast całą władzę w kraju miała spoczywać w rękach jednej partii, na której czele stał tzw. pierwszy sekretarz. Był to system monopartyjny, co oznacza, że istniała jedna partia. W wyborach w 1947 roku komuniści przystąpili do likwidacji opozycji. Wrogów szukano nawet w łonie własnych ugrupowań. Ofiarą czystek padł sam pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PPR Władysław Gomułka, którego koledzy z partii oskarżyli o tak zwane odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. To znaczy, że Gomułka miał rzekomo krytykować niektóre reformy swoich współziomków oraz sprzeciwiać się połączeniu ze sobą PPR z PPS w jedną partię, aby utworzyć w Polsce system monopartyjny. Skutkowało to tym, że polityk został usunięty ze stanowiska i uwięziony. Sprzeciw Gomułki nie powstrzymał połączenia się Polskiej Partii Robotniczej z Polską Partią Socjalistyczną. 15 grudnia 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym doszło do ich połączenia w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, czyli PZPR. Była to najważniejsza partia komunistów, która sprawowała rzeczywistą władzę w Polsce. Ale pamiętajmy, że istniały także inne zależne od PZPR partie, zwane koncesjonowanymi. W tym czasie były to Zjednoczone Stronnictwo Ludowe oraz Stronnictwo Demokratyczne. A więc mieliśmy trzy ugrupowania, a w większości krajów bloku wschodniego było tylko jedno. Dlatego w Polsce nie do końca był to system monopartyjny. Lepiej jakbyśmy nazwali go hegemonicznym. To znaczy, że konkretna partia dominuje nad innymi i odgrywa główną rolę polityczną. Tak właśnie było z PZPR, które grało główne skrzypce w polityce, a te pozostałe dwie partie pozostały w cieniu. Pierwszym sekretarzem PZPR-u został Bolesław Bierut. Komuniści kontynuowali swoje reformy gospodarcze. Przypomnijmy, że w powojennej Polsce gospodarka była centralnie zarządzana przez główne władze oraz planowa, czyli swoje cele partia ogłaszała w kilkuletnich planach. Po sukcesie planu trzyletniego ogłosili kolejny plan gospodarczy, tym razem sześcioletni, który miał miejsce w latach 1950-55. Jego celem była przyspieszona industrializacja w przemyśle i rolnictwie oraz zwiększenie z tego wyniku dochodu państwa. Cele były jednak trudne do zrealizowania, a decyzje często zmieniano. Ostatecznie większość środków przeznaczono na przemysł, co skutkiem było m.in. powstanie nowej huty imieniem Lenina oraz wzrost produkcji przemysłowej aż o 250%. Odbyło się to jednak kosztem rolnictwa. Natomiast nie uległo poprawie zaopatrzenie ludności w podstawowe dobra do życia, a większość produktów i towarów była na tzw. kartki. Każdy otrzymywał określoną ilość, taką jaka widniała na blankiecie. Jakbyśmy się przyjrzeli dokładniej, podobne kartki występują dzisiaj w szkolnych stołówkach. Widoczne zmiany zaszły także na polskiej wsi. Władze komunistyczne zamierzały na wzór sowiecki zlikwidować indywidualne rolnictwo. Chciały to uczynić poprzez kolektywizację, czyli proces likwidowania własności prywatnej i tworzenia spółdzielni produkcyjnych. Kolektywizacja miała głównie uderzyć w wielkich posiadaczy ziemi, których ziemia dała początek polskim gospodarstwom rolnym, których własnością było teraz państwo. Jednocześnie zachęcano ludność chłopską do włączenia ziemi do spółdzielni czy PGR-ów, głównie poprzez finansowanie PGR-ów ze skarbu państwa. Jednak one w porównaniu z dawnymi prywatnymi gospodarstwami cechowały się małą wydajnością. Występowali także tacy rolnicy, którzy nie chcieli przyłączyć się do spółdzielni. Oni byli przez władze szykanowani i obraźliwie nazywani kułakami. Jednak kolektywizacja wsi w Polsce szybko zakończyła się klęską.
przeciwieństwie do innych krajów bloku wschodniego. Jednym z elementów stalinizmu był kult przywódcy państwa, który przejawiał się m.in. w wieszaniu w miejscach publicznych portretów Stalina i innych komunistycznych polityków, stawianie im posągów, nazywania budowli ich imionami, jak na przykład Nowa Huta imieniem Lenina. Ogólnie przywódców, jak na przykład Stalina, uważano za ludzi utalentowanych, którzy przynieśli dobrobyt państwu i że byli wspaniałomyślni. Podobną rolę miała odgrywać sztuka i architektura, w którą także komunizm ingerował. Komuniści dali początek socrealizmowi, czyli kierunkowi artystycznemu, w którym sztuka miała charakter propagandowy. Dominowały właśnie portrety wodzów i rewolucjonistów, wizerunki chłopów i robotników oraz monumentalne budowle. Symbolem socrealizmu w Polsce stał się Pałac Kultury i Nauki imieniem Józefa Stalina w Warszawie. Natomiast na życie społeczne wpływ miały nowe święta, które miały upamiętniać ważne wydarzenia z dziejów komunizmu. I tak 22 lipca był świętem narodowym z okazji rocznicy uchwalenia manifestu PKWN. Tymczasem komuniści zakończyli pracę nad sporządzeniem pełnej konstytucji, ponieważ dotąd obowiązywała tzw. mała konstytucja 1947 roku. Nowy najważniejszy dokument w kraju został uchwalony 22 lipca 1952 roku i na jego mocy Polska stała się Polską Republiką Ludową, zwaną popularnie PRL-em. Sama konstytucja okazała się kolejnym zwycięstwem komunistów w wzmocnieniu swojej władzy w Polsce. Ustawa zasadnicza była wzorowana na konstytucji Związku Radzieckiego i podobno sam Stalin miał nanosić w jej treści swoje poprawki. Nie zapewniała ona jednak podstawowych praw obywatelom. Konstytucja likwidowała także tradycyjny trójpodział władzy. Od tej pory organami władzy był jednoizbowy Sejm, nie mamy Senatu, który został zlikwidowany, istniała także 15-osobowa Rada Państwa, która zastąpiła zlikwidowany Urząd Prezydenta. Członkami Rady były czołowe postacie z kręgu polskich komunistów, ale tak naprawdę rzeczywista władza należała do pierwszego sekretarza PZPR-u, który stał się faktycznym przywódcą kraju. Pozycje komunistów w Polsce starali się podkopać duchowni, którzy przecież stanowili także inteligencję. Byli podporą dla Polaków, ponieważ bronili wiary w Boga przed komunistami, którzy sprzeciwiali się wszelkim religiom. Dlatego pomiędzy nimi trwała otwarta walka. Większe możliwości mieli oczywiście komuniści, którzy często aresztowali wpływowych duchownych, m.in. biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka w 1951 roku i prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1953 roku. Był to trudny czas dla Polaków, ale szybko nadchodziły kolejne zmiany.